pierwszą przeszkodę dopiero zobaczyłam. Nie, takie konkursy, jak, które odbywa się w dniu dzisiejszym, bardzo dobrze, że są propagowane, ponieważ młodzież już od najmłodszych lat zapoznaje się z przepisami. No wiadomo, tym skorupka to młody nasiąknie, tym nas teraz. Także bardzo chwalimy takie konkursy i zachęcamy do brania udziału. Dziękuję. Tu wstępujesz w lewo, patrzcie w lewo, przecież tam jest tu odjeżdżasz i bierzesz tą wyszkę. Uważam, że tor przeszkód, po którym jeździliśmy, był bardzo trudny, ponieważ były trudne przeszkody. Pachołki były za blisko, magnes był słaby moim zdaniem i kierownica czasami się nie mieściła na wyścigu. A my patrzymy na te zmagania tej młodzieży przez pryzmat ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym. I wszystkie koszty, które ponosimy związane z tą organizacją, z tą imprezą, to są koszty, które powodują, że oszczędności w bezpieczeństwie ruchu drogowego są ogromne. Traktujemy, że jedna ofiara śmiertelna w ruchu drogowym to koszt rzędu miliona złotych. W związku z czym, jeżeli przy okazji organizacji takich imprez uda nam się uratować na przykład jedno życie, to zaoszczędzimy milion złotych.